Cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj jesteśmy nad wielkimi stawami w zawadzie. Łowimy na grunt. Dwa fidery, jedna odległościówka z gruntu. Taka jest nasza zanęta. Pomieszana zanęta trapera fiderowa z ochotką plus zanęta uniwersalna na karpie, karasie. Przede wszystkim na to się dzisiaj nastawiliśmy i na razie jest duży efekt, bo mamy sporo tych ryb. Sporo tych ryb tam, zobaczcie. Jest naprawdę sporo. Są dwa karpie, ponad kilogram. I jest chyba 10 karasi, a więc naprawdę dzisiaj biorą ryby. Tak wyglądają nasze zestawy. Tu jest na grunt. Tam mamy dalej fiderek, na którego było przed chwilą branie. No i co, jak będzie jakaś ryba, to oczywiście Wam pokażę. Sposobem na dzisiejsze karpie i karasie są przede wszystkim mady, na które pięknie biorą dzisiaj. Na kukurydzę tak pół na pół, na czerwonego jeszcze nie próbowaliśmy. Tutaj zobaczymy, może jakieś branie będzie akurat i uda się nagrać haul. Na chwilę branie ustała, ale jedno branie było po 30 sekundach od zarzucenia. I naprawdę jest dobrze. Jest właśnie branie na fiderze. Jest właśnie ryba ciągnięta. Szczytówka się ładnie wygina. Zaraz zobaczymy, co to będzie. No wydaje się, że jakiś karpik, bo tak ładnie ciągnie. I to jest chyba karp. Nie, to jest karaś. Taki w okolicach podobny do poprzedników. I proszę, taki karaś. Całkiem ładny, jeden nawet z większych mi się wydaje. No i co? Zobaczymy, co się dzieje na innych wędkach. Tutaj też chyba jest branie. No, niestety ryby nie ma. Branie spóźnione. No i co? Zaraz zobaczymy, co będzie. No i co? Na mojej wędce, na moim fiderze właśnie mieliśmy rybę. To karaś mniejszy od tego, co Wam przed chwilą pokazywałem. Jest już tutaj w siatce. Może będzie widać. No, przez te karpie to trochę ciężko dostrzec. Ale naprawdę trzy wędki i tak naprawdę były trzy brania. Coś naprawdę świetnego. No i co? Zobaczymy, miejmy nadzieję, że jeszcze będzie więcej. Proszę, mamy kolejną rybę. Znowu na fidera. No i tak naprawdę ładnie wzięła. Więc nie wiem, co to jest. Zaraz zobaczymy. Czy to jest karp czy karaś, a może jeszcze coś innego. Bo też tutaj ludzie łowią amury. Chyba karp. Ładnie walczy. A nie. To jest jeden z największych karasi dzisiaj. To jest naprawdę ładny karaś. Nie, to jednak nie jest karaś. To jest karp sazan. Ładny karp, pełno łuski. Jest różnica, myślę. No fajny karp, pełno łuski. Zaraz go odkaczymy i kontynuujemy łowienie. No i co? Branie było na dwóch gruntówkach się wydawało, ale jedna zaczepiła się o drugą. I taki karaś. Całkiem ładny do pozostałych. No i mamy około, myślę, spokojnie 15 ryb na koncie już mamy. No i przed chwilą były dwa karasie, a teraz mamy kolejnego. Jeden zaczepił się o gałąź i go było trochę ciężko wyholować, ale na szczęście się udało. A tutaj jest kolejny. Spokojnie wyciągnięty.
Taki. Chyba to już 17 ryba dzisiaj. No ale pod koniec policzymy wszystkie złowione ryby. Jest właśnie kolejna ryba. Znowu karaś. Też przed chwilą na dwóch wędkach były brania, ale ukradkiem nic się nie udało złapać. Jest tutaj karaś, zaraz odczepimy i... No i do siatki. Jak coś będzie więcej, to wam oczywiście pokażemy. Ja teraz zmieniłem sobie na Mady i czerwonego robaka. Są efekty, były dwa niezłe brania. Za jednym ciągnęło ping-pong w dół, a za jednym w górę, a potem w dół. No i co, tak to wygląda, jest naprawdę sporo ryb. Dwa podbieraki były potrzebne do akcji. Tutaj sobie ładnie pływają. No i niedługo się będziemy zwijać. Mam nadzieję, że jeszcze coś weźmie. Jest kolejny karaś złapany na fidera. Wydawało mi się, że to będzie karp, bo naprawdę walka była chyba moja największa dzisiaj. Ale naprawdę ładny karaś na czerwonego robaka. Widać, przyneta okazała się skuteczna. No i co? Zostało nam jakieś, myślę, pół godziny łowienia plus zwijanie się. Ale i tak naprawdę jest super. Jest ciągnięta kolejna ryba na fidera. Mocne branie było. I zobaczmy, czy to będzie coś innego, czy znowu to będzie karaś. Wydaje mi się, że to jest... Tak, to jest karaś. I to jest jeden z większych karasi, choć po walce tak pół na pół było to widać. No, może nie jeden z większych, ale wszystkie takie w miarę podobne. No i co? Za chwilę my się będziemy się zwijać. Pokażemy wam ryby. I to będzie na tyle. No i co? Jest prawdopodobnie ostatnia ryba dzisiejszego wędkowania, ponieważ już się zaczynamy zwijać. Mamy znowu karasia. Dzisiaj karasie naprawdę brały jak wściekłe. Tutaj nawet widać, jak sobie ładnie w siatce pływają rybki. Siatka jest duża, ale też ryb jest dużo. O. No i co? Pokażę wam jeszcze na koniec ryby. Bo już zaczynam się zwijać. No i co? Zakończyliśmy już wędkowanie. Tyle ryb, sporo. Pod spodem są karpie. No i co? Widzimy się w kolejnym filmie na kanale. Łącznie jest ryb 30. Waga 11 kg. 7,5 kg karasia, 3,5 kg karpia. No i co? To było na tyle. Do zobaczenia.